No, z czwórką lekko nie jest. Poczwórne szczęście? No dobrze, nie będzie. To my teraz przenosimy się do miejsca, w którym jest w tej chwili Zbyszek Urbański z mamami, bo wiadomo, że mamy o formę chcą dbać, a nie zawsze mają na to czas i nie zawsze mają takie możliwości, więc my podpowiadamy, jak można pobiegać razem z dzieckiem. Zbyszku? Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jesteśmy na Ursynowie w hali Arena, a za mną ćwiczą dziewczyny z grupy Mama Fit. Ćwiczą z dziećmi i z wózkami, bo to właśnie te wózki są nowością na naszym rynku. Wózki do joggingu. Warto zwrócić uwagę, jak one są skonstruowane. Wyglądają zupełnie inaczej niż tradycyjne wózki. Są przede wszystkim dłuższe. Środek ciężkości znajduje się w innym miejscu i te koła, olbrzymie, pompowane koła, co też jest ważne. One idealnie nadają się do ćwiczenia, do biegania w każdych warunkach. Na plaży, w lesie, oczywiście na ścieżkach rowerowych tak samo. Co jeszcze jest istotne w tych wózkach? One są amortyzowane. A także w tym miejscu znajduje się specjalna uprząż, dzięki której wózek nam nie ucieknie. Ważna informacja, jeżeli chcemy biegać, nie powinniśmy z dzieckiem i wózkiem zbiegać z górki. Ten wózek i ten to są naprawdę dwa bardzo gadżeciarskie wózki. Dlaczego? Mają system audio. W środku znajdują się głośniki. Możemy podłączyć do niego naszą MP3 i puścić naszemu maleństwu jakąś fajną muzyczkę, a może bajkę. A teraz czas na mojego gościa. Ania Listopad, instruktorka fitness. Ona wymyśliła właśnie tą grupę Mama Fit. Aniu, skąd ten pomysł? No więc w ogóle ćwiczenia i jogging z wózkiem tak naprawdę narodził się w Stanach Zjednoczonych, taki pomysł. Tamtejsze mamy stwierdziły, że skoro i tak wychodzą na spacer z maluchem z wózkiem, to mogą przy okazji poćwiczyć, poprawić swoją figurę, zrzucić trochę zbędnych kilogramów. A powiedz mi, czy ćwiczenia, czy bieganie to tylko jedyna forma, gdzie można wykorzystać ten wózek? Czy widzę, że jeszcze ćwiczysz tutaj z dziewczynami, z młodymi mamami. Jakie ćwiczenia można jeszcze z takim wózkiem wykonywać? Oprócz biegania można robić różnego rodzaju ćwiczenia właśnie przy pomocy wózka. Czyli na przykład takie typowe składy. Właśnie zróbmy spróbuję razem. A co? Tak jakbyśmy chcieli usiąść na krzesełku. Dobrze, bliźniaki mnie nie szykują się. Na razie będzie jeden, no niedługo, ale trzeba... Aha, i wózek muszę odsuwać i przysuwać. Dokładnie. A co jeszcze ciekawego? No i na przykład, jeśli się przygotowujemy na wyjazd na nardy, możemy tą bioderka troszeczkę na lewą stronę. Aha. Do góry. Tak. I na prawą stronę. I na prawą bioderkę, okej. Nie wiem, jak mi to idzie, ale na pewno muszę trochę poćwiczyć. A zapytam teraz nasze mamy, jak im się ćwiczy z tymi wózkami? Czy to jest fajna forma ćwiczeń, relaksu razem z dzieckiem? Jak najbardziej. Jest to bardzo fajna forma spędzenia czasu z dzieckiem, a jednocześnie aktywnie. To znaczy, że kobiety nie mają czasu na to, żeby zostawić dziecko w domu, zatroszyć się o opiekunkę, iść do klubu fitness. To jest fajniejszy pomysł po prostu. No, nie każdy ma z kim zostawić dziecko, a jednocześnie mamy po porodzie często chcą wrócić szybko do formy. No, to i na najważniejsze. Pewno jest to bardzo fajny sposób. Nie każdy ma nianie, nie każdy ma babcię i nie każdy chce to dziecko po prostu zostawić takie malutkie. A na koniec powiem Państwu tylko tyle, że te wózki nie są drogie. Od 500 zł do 1600 zł. Mamy je dzięki uprzejmości firmy 3 Koła. Bieganie z wózkiem, co za czasy. Bieganie to jedno, ale można sobie bardzo poprawić samopoczucie, produkując własnoręcznie kosmetyki. No i myśmy...